Hejka, tutaj Arabella z Silent Water i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj film, na który wielu z was czekało, czyli ocenianie outfitów widzów z Discorda. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie was zapraszam do oglądania. Ale zanim jeszcze konkretnie do filmu przejdziemy, chciałabym was zaprosić do opisu, gdzie znajdziecie link do mojego Linktree, a tam bardzo dużo linków, m.in. do mojego TikToka, Instagrama, a także link, aby dołączyć na mój serwer na Discordzie Arabelki, gdzie już chyba od poniedziałku rozpoczniemy event wakacyjny, także tam was serdecznie zapraszam i odsyłam do opisu. No i przejdźmy sobie już teraz do odcinka. Dawno nie było tej serii z uwagi na to, że no, były różne głosy, że ta seria jest bez sensu, bo każdy ma swoją opinię, że ta seria jest super i w ogóle mam dalej nagrywać i ja po prostu nie wiedziałam, co dalej. Była ankieta i tak dalej, i tak trochę też się nie mogłam zebrać, żeby nagrać dla was ocenianie tych outfitów, ale jeszcze raz powiem, tak jak zawsze mówię na początku tych odcinków, że to, co mówię o tych outfitach, to jest tylko i wyłącznie moja opinia, moje porady, wy możecie mieć oczywiście inne zdanie i zachęcam do podzielenia się nim oczywiście w sekcji komentarzy. Możecie mieć takie samo zdanie, zupełnie odmienne, w ogóle możecie mieć nie mieć zdania i to jest też okej. No, najważniejsze, żeby każdemu się podobał ten outfit, który sam stworzy. Ja tutaj będę tylko dawała rady do jakichś outfitów, które według mnie będą takie, no będą po prostu czegoś im będzie brakowało. Postaram się wypowiadać w takiej jak najbardziej skondensowanej formie, ale takiej najbardziej treściwej. Także przechodzimy sobie już teraz do pierwszego outfitu. To jest autorstwa Luka. Nie wiem, osoba, która wysłała ten outfit, ma nick na Discordzie Luka. I widzę, że jestem bardzo, bardzo do tyłu z tymi outfitami, bo tutaj mamy Halloween. Musimy troszkę przyspieszyć. W każdym bądź razie, słuchajcie. Ogólnie nie wiem, czy to nie był zestaw. Coś mi się kojarzy ze, o matko, że zestaw to były te ochraniacze, czapreczek oraz siodło. Wydaje mi się, że o głowie to nie było to z zestawu, tak samo na pewno to nie było to, co ma na sobie jeździec. Ale ogólnie myślę, że całość wygląda naprawdę, naprawdę w porządku i szczerze powiedziawszy nie mam tutaj za bardzo się do czego przyczepić, bo wszystko tutaj kolorystycznie ze sobą pasuje. No i mamy ogólnie motyw halloweenowy. Także ja ten outfit oceniam na takie 8 na 10. Drugi jest outfit od X Marix. Ogólnie jest bardzo taki fajny, wydaje mi się. Jest tutaj jedna rzecz, którą bym zmieniła. Czyli na przykład dałabym białe spodnie i brązowe buty. Żeby nie, bo mamy jeden element brązowy i jakby ja bym pod to zrobiła już pod ten brąz, pomarańcz i biel całość i bym nie mieszała w to czarnego. Nie wiem, jaki jest kask. Wydaje mi się, że jest brązowy, ale też trochę wydaje mi się, że jest czarny. Po prostu nie wiem, bo zdjęcie jest słabej jakości, więc ja ogólnie co bym tutaj zmieniła, to na pewno ten brąz. W sensie, nie że wyrzuciłabym tą bluzę, bo jest świetna i super komponuje się z czaprakiem, ale co bym tutaj zmieniła, to tak, bym dała na przykład białe spodnie, brązowe buty, brązowe siodło, brązowe o głowie, brązowy czy nawet biały, czy nawet pomarańczowy, pomarańczowe nakrycie głowy, już nie mówię, że kask, nakrycie głowy wystarczy i owiejki są spoko, więc to jest to, co bym tutaj zmieniła, ale ogólnie zamysł jest naprawdę, naprawdę w porządku. No i co? Ja bym tutaj dała 7 na 10. Kolejny jest od Lily Sweet Glass. Ogólnie bardzo mi się podoba na pierwszy rzut oka. To są te spodnie, które właśnie chyba, nie pamiętam, one albo były na tym święcie takim, kurczę, nie wiem. One chyba były na urodzie na SSO, ale naprawdę nie jestem pewna. W każdym razie fajny zestaw z tym zielonym, ale jedyne co mi nie pasuje to jest ten
czaprak. Ogólnie ja bym tutaj dała biały czaprak, zwykły biały i myślę, że naprawdę uratowałby sprawę, bo ta zieleń to jest taka bardziej ciemna, a tutaj mamy takie bardziej pastelowe kolorki, tak samo u bluzy. Też może bym dała białą bluzę. Reszta jest naprawdę w porządku i mi się podoba. Więc jedyne, co bym tutaj zmieniła, to bym dała białą bluzę i biały czaprak i myślę, że naprawdę outfit byłby superowy. Kurczę, mam teraz problem, ale jakby wiecie, nie ma możliwości, aby ocenić każdego równo, żeby to wobec każdego było sprawiedliwe, bo tak, pierwszy outfit mi się bardzo podobał i tam nie było za bardzo nic takiego, wiecie, aż takich błędów, nie wiedziałam tam za bardzo, co bym mogła dodać. W poprzednim odcinku dałam 7 na 10 i to też było takie tam, że było spoko, ale też parę rzeczy tutaj dawałam do zmiany. Tutaj w tym trzecim odcinku też jest naprawdę bardzo spoko i też jest parę rzeczy do zmiany, więc nie wiem tutaj co dać, ale chyba dam jednak tą ósemeczkę, bo naprawdę mimo wszystko bardzo mi się podoba outfit. No i jeżeli oglądacie tą serię oceniania outfitów, to na pewno znacie Odie. Odie jest chyba w każdym odcinku, a jak nie, to na pewno w prawie każdym. I wiecie, że ja jestem fanką większości jej outfitów, dlatego tutaj, żeby tradycji stało się zadość, chociaż czasami mamy odstępstwa od normy, jak zawsze, ale ten outfitik mi się naprawdę, naprawdę bardzo podoba, wszystko tutaj jest superowe, dziesiąteczka wlatuje. Drugi outfitik od Odie, tutaj widzę, że jeszcze będzie ich parę. W każdym bądź razie ten już mi się aż tak bardzo nie podoba jak poprzedni, ale to myślę, że tylko kwestia gustu. Ja tutaj oceniam według siebie i tutaj bym dała 9 na 10, dlatego, że po prostu jakoś tak mi to jest dopasowane do czapraka i wszystko ogólnie super, ale jakoś tak do mnie ten outfit nie przemawia. W każdym bądź razie i tak jest super. Nie, no dobra, ale ten outfit to po prostu ten, to jest mój faworyt chyba jak do tej pory z tych outfitów Odie. Naprawdę mega mi się podoba. 10 na 10. Okej, i teraz mamy outfit od użytkownika Gyros. Bardzo fajna nazwa, by the way. I tutaj ogólnie wszystko super. Dałabym tylko czarne spodnie i może inny czaprak, na przykład, nie wiem... Trochę by inaczej zrobiła ten outfit, bo chciałam powiedzieć białe, ale białe są buty i by się zlało, ale tak, nie pasuje mi za bardzo połączenie czapraka z sweterkiem, bo mamy tu wzorek i się robi tego nagle za dużo. No i to są takie moje jedyne rady, tutaj by trzeba było coś tak, no, by trzeba było, wiecie, ten outfit sobie zrobić, coś sobie pomieszać i wtedy by wyszło. Tak ciężko się czasami po prostu, mówi tylko patrząc. Więc ja bym tutaj dała takie 7 na 10. Kolejny outfit jest autorstwa Rainy i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mi się podoba. Nie do końca widzę ochraniacze czy owijki, ale ogólnie całość, wszystko naprawdę ze sobą super współgra. Mamy biały czapraczek, wszystko git. Naprawdę mega mi się podoba ten outfit. Co ja tutaj mogę jeszcze więcej powiedzieć? Chyba nic. Dlatego po prostu już wystawię ocenkę, czyli tutaj dałabym nawet takie 9,5 na 10. Nie, co ja gadam, dajemy 10 na 10. Dzisiaj będę bardzo łaskawa. I następny outfit jest od Odie. Wydaje mi się, że kiedyś coś podobnego robiła, ale może mi się mylić. W każdym razie również mi się bardzo podoba, aczkolwiek to nie jest coś takiego, co by mnie mega, mega, mega zachwycało, więc damy 9. Ale tak czy tak, ja już o Odie mówiłam wiele razy i tutaj chyba nie muszę się zbyt wiele wypowiadać. Idziemy dalej. Teraz znów Rainy. Tutaj mamy akurat chyba na koniu coś bardzo podobnego, tylko mamy inne owijki. Bardzo fajnie ogólnie to wszystko wygląda. Nie no, super, te owijki się fajnie prezentują z tą koszulką. Może bym dodała jakieś czapracze, które by fajnie pasowało do tej kamizelki, ale biały zawsze wszystko ratuje. I naprawdę też uważam, że to jest super outfitik. Dałabym 9. Monda Planet. Tutaj widzimy znów
o matko, halloweenowy outfit. I wygląda on według mnie naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Jest taki ciemny, 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 jak to zawsze outfity halloweenowe. Ewentualnie chyba bym czaprak zmieniła, chociaż wydaje mi się, że nie. Powiem wam tak, ten outfit tutaj coś mi tak do końca nie gra, ale nie wiem do końca co, bo wezmę sobie jakąś rzecz, która chyba mi nie gra, a potem dochodzę do wniosku, nie, no przecież ona musi taka być, bo by nie grało, jeszcze gorzej by było. Więc tutaj po prostu dam 8, ale jest naprawdę w porządku. Sheila Silver Cat. Ogólnie ten fiolet mi się lekko gryzie z tą lawerną, z maścią tej lawerny, ale tak czy tak naprawdę outfitik bardzo mi się podoba. Ewentualnie bym zmieniła spodnie na białe, żeby zrobić taki kontrast i żeby nie było wciąż tego fioletu, ale jest naprawdę spoko. 8 na 10. Nie, no Odzie tutaj poleciała. Tylko ewentualnie bym zmieniła czaprak, ale w sumie nie wiem na jaki, bo i tak ogólnie wszystko jest superowe. No, nie, no ogólnie fajnie się to prezentuje, ale coś mi tutaj tak nie gra, więc dam 9,5 na 10. Odie, znów. To jest naprawdę przepiękny outfit. 10. Saga M SS... O Jezu, przepraszam, źle przeczytałam. Saga MB SSO. Super. Bardzo fajnie. Jest przełamanie, że nie ma czegoś takiego, że outfit wasz polega tylko na tym, że dajecie jakiegoś koloru górę dla postaci. Cała reszta czarna, tylko inne owieki, ochraniacze albo i inny czaprak w tym kolorze, żeby pasowało. Bo to według mnie są takie basicowe outfity, które oczywiście też mogą być ładne, bo oczywiście nie każdy musi być mistrzem outfitowym. I oczywiście, że takie outfity też są superowe i nie ma w nich nic złego. Najgorsze myślę, że są takie przekombinowane, gdzie po prostu jest za dużo wszystkiego. Ale ten outfit naprawdę mi się bardzo podoba. Jest taki... Jest tutaj parę elementów basicowych, ale one są i tak w takiej małej ilości, że naprawdę są akceptowalne i naprawdę jest spoko. Podoba mi się naprawdę przełamanie butami. 9 na 10. Sheila Silver Cat ponownie. Tutaj wydaje mi się, że za dużo jest jednego koloru. Zrobiłabym jakieś przełamanie. Na przykład białą bluzką, białym czaprakiem, czy coś w tym stylu. Naprawdę outfit jest super, ale tak mamy wciąż jeden kolor. Wszystko się tak troszkę ze sobą zlewa. I tutaj myślę, że przydałoby się jakieś przełamanie. Mamy bukiet kwiatów, natomiast on jest tak trochę z boku tego outfitu i tak wydaje mi się, że nie spełnia funkcji tej rzeczy, która to wszystko przełamie, a naprawdę ten outfit ma potencjał, tylko tak do zmiany by była jedna, maksymalnie dwie rzeczy i jest super. Także tutaj bym dała 8. Darmi. Lodowy outfit, można tak rzec. Jedyne, co bym chyba tutaj zmieniła, dałabym jakieś niebieskie buty, chociaż te... Chociaż nie, myślę, że mogą zostać, ale na przykład dałabym... Kurczę, nie wiem, jak to ugryźć teraz, ale białe spodnie by musiały zostać, tylko to, że te białe spodnie mi się troszkę gryzą z tymi białymi butami, więc tutaj bym już nie eksperymentowała, tylko bym wrzuciła te buty czarne i... Tak, to myślę, że jest spoko. Trochę mi się gryzie ten kapelusz, ale wydaje mi się, że jakby nie było tych takich śnieżno-białych butów, które po prostu tutaj tak naprawdę wychodzą, są na takim pierwszym planie, rzucają się jako pierwsze, gdy patrzymy na ten outfit, to myślę, że naprawdę było w porządku. Te buty by mogły być czarne, bo po prostu wszystko przyćmiły i naprawdę jest super, ale te buty zbyt tak uderzają w oczy odbiorcy, i, że tak powiem, zabierają całą aurę outfitu. O matko, ale teraz po prostu czuję się, nie wiem, jakbym jakieś takie piękne zdania głosiła. Odie już po prostu nie liczę, który raz w tym odcinku. Bardzo fajny outfit. Może bym dała inny czaprak, na przykład biały, żeby kontrastował z bluzką i żeby dał tutaj taki kontrast co do maści konia, a także... spodni, ale wszystko jest naprawdę mega, mega, mega 9,5.
Lila Sweetglass ponownie. Tutaj tak nie do końca wszystko widać, nie mogę za bardzo ocenić siodła, czapraka, tak samo nie mogę, znaczy nie, no właśnie tego nie mogę ocenić, ochraniaczy lub owijek nie ma, o głowie jest, natomiast tutaj nie wiem, czy bym eksperymentowała już z takimi kolorowymi ogłowiami, czy też widzę, że chyba siodło jest jakieś takie kilkukolorowe. Tutaj, kiedy mamy już taką bluzę, która ma taki po prostu motyw, myślę, że bym raczej tutaj dawała wszystko takie gładkie i już bym tak nie przekombinowywała. Natomiast sam outfit w postaci jest naprawdę w porządku. I tutaj z uwagi na to, że po prostu nie widzę outfitu konia, dałabym 7 na 10. A, teraz sobie przeskoczyłam na drugie zdjęcie i widzę, jak to wygląda. I powiem szczerze, że przeskoczymy na 8, dlatego że czaprak pasuje i jest ok, przeskoczymy sobie na ocenkę 8. Odi. Wow, muszę kupić ten czaprak, bo jest naprawdę prześwietny. I jedyne, co mi nie pasuje w tym outficie, to są ochraniacze i buty, bo widzę, że mamy odniesienie, buty ochraniacze, że to jest ten sam róż, skarpetki i na ochraniaczach. Natomiast ja bym to zmieniła na po prostu czarne bądź białe, bo tak jakoś po prostu ten róż z czapraka mi nie kontrastuje do końca, trochę mi się gryzie. Ale i tak naprawdę super pomysł, 9 na 10. Kolejna osoba, czyli Mokry Czołg. Tutaj ten outfit jest naprawdę w porządku. Chociaż ten brąz nie zawsze jest takim... Znaczy nie wiem, czy pasuje mi tutaj do końca ten brąz, a właściwie ciemny beż z spodni. Chyba bym tutaj bardziej trafiała w jakieś, nie wiem... jeansy, czy coś takiego. I wtedy myślę, że naprawdę by było też fajnie i też w westernowym klimacie. Natomiast w takim stanie rzeczy tutaj myślę, że ocenka to by było 8 na 10. Znów Odi, której nawet nie trzeba przedstawiać, bo jej charakter zdjęć jest po prostu bardzo po prostu charakterystyczny. Powiedzmy, trochę takie masło maślane i nie żebym ją faworyzowała oczywiście, żeby tutaj, czy nie żebym faworyzowała Odi, bo oczywiście się tutaj chronię, żeby nikt tego nie powiedział, ani nie pomyślał nawet. Po prostu Odi wysyła bardzo dużo outfitów na nasz serwer i dlatego tak to jest, a ja po prostu oceniam outfit po outfitie po kolei. Natomiast patrząc tutaj na ten outfit, jest, naprawdę bardzo mi się podoba. Wszystko tutaj ze sobą jest bardzo dobrze zgrane. Czy to jest takie w moim stylu totalnie, to nie powiedziałabym, ale jest naprawdę w porządku i na spokojnie mogę dać 9. Monta Planet. O kurczaki, ten outfit mi się mega podoba. On nie jest jakiś taki, wiecie, taki jakiś naprawdę wow, ale mega mi się kojarzy z jakąś akademią jeździecką czy coś i mega mi się podoba, naprawdę jest super. Tutaj bym dała... 9,5 na 10. No, mega mi się podoba. Boże, ale to by było super stworzyć jakiś serial na SSO o jakiejś akademii jeździeckiej. I ostatni outfitik, również Monta Planet. Jest on bardzo podobny, bo jest w podobnych barwach. I tutaj w sumie jedyne, co mi nie pasuje, to ten czaprak. Bym go zmieniła na ten tak zwany, tam on się chyba nazywał iberyjski. Ja bym go zmieniła, to samo z ochraniaczami, też bym dała te iberyjskie, bo to jest chyba ta kurtka, czy tam marynarka iberyjska, tak mi się to kojarzy, bo ja bardzo lubię tą, że tak powiem, tą odzież, tą nazwę, znaczy po prostu zapamiętam nazwę i naprawdę wydaje mi się, że tutaj by to fajnie wyglądało jeszcze na tym czarnym koniu. Ej, w ogóle mega mi brakuje nauszników w SSO. Dajcie znać, czy wam też. Zrobimy wspólną petycję do SSO, żeby dodali nam nauszniki. No dobra, i to by było tyle z outfitów. Kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Starałam się też trochę jak najbardziej skracać, dlatego że mam problemy z oczami. Trochę daję im odpocząć od komputera i też tyle tutaj dla was nie pracuję, dlatego... W każdym bądź razie dajcie znać, co wy uważacie, czy się zgadzacie z moją opinią, czy może macie coś jeszcze do dodania. I koniecznie się pochwalcie, jeżeli pojawiliście się w odcinku, jeżeli wasz outfit się pojawił w dzisiejszym odcinku. No i co, kochani? Do usłyszenia! Pa! Czekajcie w niedzielę na nowy harmonogram na następny tydzień.